Witajcie, jestem Fiteler, a to jest pierwszy odcinek mojego vloga. Zamieszczam go dopóki mogę, gdyż dzisiaj porozmawiamy o akta. Zapraszam. Tak więc, na pewno słyszeliście, o czym ostatnio jest głośno. Otóż chodzi o umowę ACTA, to jest skrót od Anti-Counterfeiting Trade Agreement, czyli umowa przeciwko fałszowaniu marek ogólnie. I dlaczego jest taki rozgłos? Ponieważ ma w sobie pewne przepisy, które są kontrowersyjne. Ja to pokażę na następującym filmiku. Niektórzy myślą, że może ona dać pole do pewnych niebezpiecznych działań ze stron korporacji czy rządów. Can you imagine your internet service provider policing everything you do online? Can you imagine generic drugs that could save lives being banned? Can you imagine seeds that could feed thousands being controlled and withheld in the name of patents? This will become reality with ACTA. ACTA is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Disguised as a trade agreement, ACTA goes much, much further than that. For the countries, democrats, but the backs. Bypassing a demo criminal sanctions to stop on ACTA, a internet service and access providers legalizable for what they're using them into private copy police and judge during their networks. The chilling effects on free speech would be terrible. In the name of patents, ACTA would give large corporations the power to stop generic drugs before they reach the people who need them, and to stop the use of certain seeds for crops. Czyli podsumowując, cenzura internetu, jakieś brak dostępu do nasion, brak dostępu do leków, czyli bardzo niefajne rzeczy. Z tym, że jest sprawa taka, ja mam umowę, treść samej umowy ściągnąłem na swój komputer i spróbowałem przeanalizować. Ja dla mnie, nie wiem, nie jestem ekspertem, ja dla mnie nie zawiera ona takiego zapisu, znaczy nie zawiera zapisów, jakoby mieli monitorować wszystko, co są w sieci, cenzurować i tak dalej. Aczkolwiek niektórzy sądzą, że może być ona podstawą do tego. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że mają rację. Dlaczego? Otóż dlatego. For the peers, ACTA has been negotiated in secret by 9 countries. But the negotiators are not democratically elected representatives. They don't represent us, but they are deciding laws behind our backs. Tak więc, oto dlaczego jestem przeciwko ACTA i dlaczego myślę, że owe zagrożenia pokazane w filmie mogą być rzeczywiście realne. Sam ten tryb, w którym oni to negocjowali, czyli to, że oni negocjowali to za naszymi plecami i to osoby, których nie wybraliśmy i to, że rząd przyjmuje tą ustawę w trybie obiegowym, bez konsultacji z innymi, jakby to wszystko na szybko jakoś i chaotycznie i tak jakby to chcieli przepuścić coś nielegalnego. I dlatego jestem przeciwko ACTA i dlatego sądzę, że ta umowa może być niebezpieczna. Filmik pochodzi też swoją drogą z fundacji La Quadrature Net, czyli chyba kwadratura internetu po polsku. I chodzi o to, że on jest udostępniony na licencji Creative Commons, która zakłada, że mam uznać jej autorstwo, więc w tym momencie je uznaję. Licencja jest bardzo fajna, ale oczywiście też może być zagrożona przez ACTA, bo ona zakłada zdjęcie pewnych praw autorskich, zrzeczenie się. I nie wiem, czy jak ACTA wejdzie, to będzie to możliwe. Tak więc jestem przeciwko. I jeszcze jedna rzecz.
jest sprawa taka, że wszyscy ludzie zajmują się tym, co się dzieje w Polsce, jakieś ataki, nie ataki, tym, co się 26 stycznia ma stać, czyli że Polska go je podpisze. Oczywiście nie jest to fajne. Ale to nie koniec świata. Najważniejsze się stanie w Parlamencie Europejskim. Kiedyś tam. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, ale oni mają nad tym głosować. Jeżeli odpadnie w Parlamencie Europejskim, to odpadnie w ogóle. Dlatego to tam trzeba zwrócić swój protest, a nie przeciwko rządowi polskiemu. Bo rząd polski tylko to podpisuje, jak zresztą myślę, że wiele innych krajów też chce to podpisać. Dlatego ten ogólnoświatowy protest. Ale nawet jeżeli teraz się nie uda, to jest jeszcze szansa w Parlamencie Europejskim. I to, co mówią właśnie te studenci dla Klaudaczurdu.net i tak według mnie jest, że to trzeba doprowadzić do tego, żeby to zostało na szczeblu europejskim odpadło. Jeżeli tam odpadnie, to odpadnie wszędzie. I pamiętajcie, rozgłaszajcie tą informację, walczcie, nie dajcie się ocenzurować, ale też bez przesady i z myśleniem. Z myśleniem, żebyście wiedzieli, o co walczycie, wiedzieli, przeciw czemu walczycie. Przeanalizujcie jakiś test, analizy, żeby to nie było gdzieś bezmyślne i poddawanie się też jakimś kampaniom, które mogą czasami przerysowywać. Tak więc to jest moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję i zapraszam na kolejny Peter Zlodzi. The European Parliament vote on ACTA. This vote will be the to say no, once and for all, to this dangerous treaty. As citizens, must urge our representatives to reject ACTA. Thank you.